Cześć, tu Paulina z Balkon TV Poznań. Witam Was na tarasie Hill Hostelu. Dzisiaj przed Wami Sonia Miki. Co dla nas przygotowałaś, Sonia? Przygotowałam dla Was piosenkę pod tytułem Fala i zagram ją niekonwencjonalnie na gitarze elektroklasycznej, czyli w sposób, w jaki nigdy jej nie wykonuję. Dodatkowo jeszcze z UPC ciężarówką. Do powodzenia. Na razie. Zgubiłam moją falę, choć tyle o niej wiem. To takie ważne, bez fali nie ma mnie. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Cry, baby, let me cry, boy, you let me cry. Let me cry, baby, let me cry, baby, let me cry. Dobrze znam już utratę tchu na brzegu. Zawsze kiedy nie ma ciebie tu, moja falo, nie mogę żyć bez ciebie. Nie zostawię mnie na brzegu snu. Cry, baby, let me cry, boy, you let me cry. Let me cry, baby, let me cry, boy, you let me cry. Dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Wypływam znów na całe morze łez. Po moją falę, falą szukaj mnie. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Dobry dzień, mamy dobry dzień, mamy dobry dzień. Let me cry, baby, let me cry, but you let me cry. Let me cry, baby, let me cry, but you let me cry. Przysiądę sobie. Jak o, się to basistką... znowu ty. A, to ja. Jak się basistkom gra na gitarze? Trudniej trochę, bo rzadko gram na tej gitarze, więc... więcej strun i mniej rytmu. Szkoda. Pod ręką. Ale myślę, że będzie jeszcze wiele okazji, żeby cię zobaczyć, bo w sumie często bywasz ostatnio w Poznaniu. Teraz bywam rzadziej niż kiedyś, kiedy tu mieszkałam, ale... No właśnie. Spędziłaś tu 11 lat, tak? Tak, tak. Znaczy często w sumie bywam tak dwa razy w roku, więc to nie jest tak często. Ale możesz zawsze częściej. W niektórych miastach nie byłam w ogóle, więc to w sumie dużo częste. A co z tym filmem animowanym? Dobrze wszystko. Co, będą drugie studia? Nie. Czemu? Dziękuję bardzo. To były bardzo trudne w sumie studia, ale fajne, bo to taki rodzaj szkoły, w której można rozwijać jakieś inne swoje zainteresowania i w sumie dzięki temu, że byłam w takiej szkole, mogłam mieć więcej czasu na muzykę. To jest ogromna sprawa, jeśli chodzi o ASP.
A do filmu animowanego to bym chciała wrócić, bo chciałabym robić serial animowany, ale to jest tak potwornie dużo czasu i roboty, że no, musiałabym wtedy zrezygnować z muzyki, a na razie nie chcę. No właśnie, nawet teledysku nie stworzyłaś animowanego. Takiego docelowo animowanego, to znaczy zrobiłam taki jakby remix filmu, który już wykonałam, takiego 9-minutowego filmu, ja go zremiksowałam do piosenki, ale stricte jakby teledysku sobie rzeczywiście animowanego nie zrobiłam. Dziękuję, że mi to wytknęłaś bardzo. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś przywara, wiesz, tak. Chciałam jeszcze spytać tylko o to, kurczę, teraz potem mi z głowy, bo tak się wciągnęłam. Już wiem. Bo spytałam cię specjalnie o te drugie studia, z tego względu, że studia są takim przedłużeniem młodości jakby dla wielu osób. Nie czuję jeszcze stara. Więc... Nie, właśnie nigdy nie chciałabym ci zarzucić, że jesteś stara. Wyglądasz bardzo, bardzo młodziutko, nawet nie chcę pytać o wiek. Ale piszesz, że przychodzi taki moment, kiedy traci się niewinność, a chciałoby się jeszcze być dzieckiem. Nie sądzisz właśnie, że studia by tak wydłużyły ten moment? Ani mi się wydaje, że nie. Że to jest coś takiego, że taką niewinność czy dziecięcość w życiu można mieć przez całe życie. Że dziecięcość, no to nie chodzi o naiwność, infantylność, ale o jakąś taką... Ale czym to jest? To jest trudne, mi się wydaje, tak zachować taką... Bo to się bierze z euforii, prawda? Euforia jest naturalnym naszym takim stanem. Może ciekawość świata. No też, takie uczucie, że jest, że wiesz, że wielu rzeczy jeszcze nie wiesz. Tak, to uczucie, że nie wiesz wszystkiego, albo że nie posiadasz już całej największej mądrości świata i chyba z tego się też bierze taka... ciekawość, ale euforia jest takim stanem chyba trudnym, żeby przez całe życie, wydaje mi się, że... Ostatnio oglądam sobie wywiady z Krystyną Jandą i uważam, że jest to osoba potwornie inspirująca dla mnie, ją bardzo uwielbiam. Uważam, że to jest taka właśnie postać, która ma w sobie, mimo swojego takiej dystynkcji, bo ona jest taka dystyngowana i w ogóle, to ma strasznie dużo euforii takiej. A ty masz w sobie jeszcze euforię? Tak, no. Czyli jesteś jeszcze dzieckiem mimo utraty niewinności? Nie wiem, chyba tak. Nie, że niewinność kojarzy się z czymś konkretnym, tylko właśnie pisałeś właśnie o tej utracie niewinności i mnie to tak zastanawiało. To nawet nie ja pisałam, to jakaś była taka ogólna krytyka tej płyty ostatniej, czy krytyka, recenzja, o, taka recenzja tej ostatniej płyty. Ja nie jestem autorką tych słów. Szkoda, fajnie to brzmiało naprawdę. To się tak dawało do myślenia, ale myślisz, że łatwiej jest wydać w Berlinie niż w Polsce? No wtedy było mi łatwiej wydać w Berlinie, bo w Polsce się bardzo starałam wydać tę płytę, bo ona była po polsku i bardzo mi zależało, żeby płyta wydana była w Polsce. Okazało się, że łatwiej w Berlinie, bo w Berlinie miałam możliwość wydania tego albumu w dwóch wydawnictwach i sobie mogłam wybrać, więc to jest też takie dziwne. Wtedy to było dla mnie bardzo dziwne, ale teraz... Ja ten album wydałam w 2009 roku. Po 6 latach widzę, że teraz już nie jest tak bardzo łatwo wydać płytę w Berlinie, nawet jeśli się już wydało jedną. Jest trudniej. Wydaje mi się, że dlatego, że... Szczęście w takim razie w Berlinie, jednak jakoś to wiesz, zawsze... To bardzo fajna była przygoda i dużo fajnych znajomości z tego pozostało. Z wydawcą, który wydał ten album, cały czas się przyjaźnimy i fajny kontakt to jest. Ale ja myślę, że do Berlina będę wracać, bo tam jest fajnie. A w Lublanie kogo poznałaś? W Lublanie poznałam bardzo dużo dzieciaków z całej Europy, z Austrii, z Berlina, z Anglii. Przede wszystkim takich ludzi, którzy są odpowiedzialni za robienie festiwali właśnie tam. Czyli coś z tego wynika? Nie wiem, nie, chyba nie. Znaczy nie chcę tak tego, wiesz, prowokować. Po prostu fajnych ludzi poznałam, ale nie myślałam zupełnie o tym, żeby ich poznawać i coś z tego mieć, bo... Po prostu fajnie byli ci ludzie i fajnie z nimi spędzali czas. No cóż, mam nadzieję, że jednak coś z tego wyniknie, a my niestety musimy już kończyć. Dlatego życzę ci powodzenia w tych znajomościach i mam nadzieję, że będą to jednak zagraniczne czasy. Jeszcze mam pytanie, skąd nazwa Balkon na TV? Myślę, że może to dlatego, że jesteśmy na terasie. Aha, dobrze. Okej, okay. To wszystkich zapraszam na następne wydanie Balkon na TV. Back in ETV.